13 sierpnia, po 10 dniach pielgrzymiej wędrówki, Koźnicka 18 dotarła do Częstochowy. Pozdrawiamy z pielgrzymki, ze szczególnego miejsca, tak zwanej Przeprośnej Górki, gdzie chcemy razem z całą pielgrzymką przeżyć takie nabożeństwo pojednania. Wszyscy są zadowoleni, uśmiechnięci, bo już bardzo blisko jesteśmy tronu naszej Pani Królowej, do której zmierzamy w tej pielgrzymce. Pozdrawiamy wszystkich, zachęcamy, żeby za rok zaplanować tak sobie odpoczynek, wakacje, aby również wybrać taką formę i modlitwy, i duchowego też wzrostu. Przy okazji chcemy dziękować wszystkim, którzy nas wspierają. Nieprzypadkowo jesteśmy w telewizji powiatowej, bo mamy koszulki od lat, od starostwa, ale również dziękujemy miastu za czapeczki, za wszelką pomoc, której użyczali nam i instytucje, i rodziny podczas tej pielgrzymki. Dlatego bardzo, bardzo dziękujemy za jakąkolwiek pomoc i niesiemy te wszystkie intencje, które nam towarzyszyły, które przekazywaliście nam, Matce Bożej, której dzisiaj się pokłonimy. Pozdrawiamy z pielgrzymkiego szlaku. Szczęść Boże. Na Przeprośnej Górce z pątnikami spotkała się wicestarosta powiatu koźnickiego Małgorzata Bebelska, która przekazała pielgrzymom słodki poczęstunek. Następnie wszyscy wzięli udział we mszy świętej, której przewodniczył biskup radomski Marek Solarczyk. I w duchu dziękczynienia za ten czas naszego pielgrzymowania, tego wszystkiego, czego doświadczyliśmy, co było udziałem naszej wspólnoty diecezji radomskiej, naszej pielgrzymki, każdego z nas, naszych grup, tego, co każdy z was niósł, chcemy przeżyć ten czas, uwielbiając Boga razem z Maryją. Po nabożeństwie pielgrzymi udali się do bazyliki, by powierzyć swoje modlitwy, prośby i intencje Matce Boskiej Częstochowskiej.